Bielsk, Brudzeń Duży, Stara Biała, Radzanowo. W tych gminach są zmodernizowane przejścia dla pieszych. Inwestycje poprawią bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Jak sami zaznaczają, w wielu miejscach na takie przejścia czekali wiele lat. Tak jak chociażby w miejscowości Karwosieki-Cholewica. Mam nadzieję, że im wszyscy mieszkańcy, ja w imieniu po prostu jestem sołtysem i w imieniu wszystkich mieszkańców pisaliśmy prośby i to. Chcieliśmy, żeby było bezpiecznie. Mamy na taką nadzieję, że naprawdę będzie. Przejście w Karwosiekach na terenie gminy Brudzeń Duży powstało w bardzo ruchliwym miejscu. Na skrzyżowaniu dróg Sikusz-Mochowo, Brudzeń Duży, Karwosieki, Nowe Proboszczewice. Problemem w tym miejscu, jeżeli chodzi o Karwosieki, było do tej pory to, że w zasadzie regularnie tutaj zdarzały się do tej pory wypadki drogowe i to bardzo poważne. Skrzyżowanie, mimo że posiada znaki stop i jest dobrze oznakowane, no, jest bardzo ruchliwe i w związku z tym tych zdarzeń było bardzo dużo. Realizując te zadania, zależało nam głównie na poprawie bezpieczeństwa. To był nasz priorytet, zaznacza przewodniczący Rady Powiatu. Próbujemy tam, gdzie najwięcej jest kolizji, najwięcej wypadków z pieszymi, przede wszystkim z dziećmi. Tam próbujemy budować te przejścia, ale najlepszym rozwiązaniem jednak jest rondo, bo to wymusza zwolnienie ruchu. Kierowca musi zwolnić i wtedy ma czas na reakcję, na zastanowienie się. Natomiast doraźnie jest to jedno z lepszych rozwiązań. W Karwosiekach-Cholewicach powstały dwa przejścia dla pieszych. Cała inwestycja kosztowała ponad 280 tysięcy złotych. Wybudowano tu chodnik po obu stronach jezdni, wzmocniono pobocza. Są również lampy hybrydowe oświetlające przejścia dla pieszych. Oby więcej takich miejsc, zaznacza policja. Tutaj też musimy zwrócić uwagę, czy te przejście dla pieszych jest właściwie oznakowane. Tutaj mówiąc o tym skrzyżowaniu jest bardzo ładnie zrobione, że to przejście jest doświetlone, całe skrzyżowanie jest doświetlone. Mamy tutaj ustawiony znak aktywny stopu, czyli to kierowcy z daleka te przejście po prostu są w stanie dostrzec, co powoduje, że dojeżdżają wolniej, zatrzymują się i takich zdarzeń z udziałem pieszych mamy mniej. Przejście dla pieszych jest również w Bielsku. Na niedawno wyremontowanej drodze prace kosztowały prawie 180 tysięcy złotych. To bardzo potrzebne przejście, zaznacza wójt gminy Bielsk. Na tym osiedlu pobudowaliśmy ulicę. Tam coraz więcej ludzi korzysta z chodnika, przechodzi z jednej strony na drugą stronę ulicy, natomiast brakowało pasów, jeśli chodzi o przejście i brakowało oświetlenia tego przejścia. Dzisiaj pasy są na jezdni, dzisiaj są światła na jezdni. I mam nadzieję, że to będzie większe bezpieczeństwo w tej chwili, aniżeli wcześniej. Z kolejnego przejścia mogą korzystać mieszkańcy Białej. Powstało w okolicach marketu w bardzo uczęszczanym miejscu. Wybudowanie sklepu spowodowało bardzo duży ruch, przede wszystkim pieszy. Jak Państwo widzicie, tutaj ruch na tej drodze samochodów osobowych jest bardzo duży, także inwestycja jak najbardziej trafiona. Zresztą też sygnalizowaliśmy powiatowi, zarządowi dróg powiatowych, że to jest tutaj bardzo niebezpieczne, że musimy wspólnie coś tutaj z tym poradzić. No dobrze się złożyło, że akurat była ta możliwość złożenia wniosku do wojewody mazowieckiego o wsparcie ze środków budżetu państwa. Udało się. W Białej zbudowano chodnik, dojścia do przejścia dla pieszych, zamontowano również lampy oświetlające przejście. Wartość prac w Białej to ponad 158 tysięcy złotych. Dofinansowanie na wszystkie zadania powiat otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Jak widać na załączonym obrazku, są to niezwykle potrzebne inwestycje, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie ruch zarówno samochodowy, jak i pieszych czy rowerzystów jest nasilony. Dzięki dofinansowaniu każde z przejść jest oświetlone. Na niektórych, tak jak chociażby w Rogozinie, zainstalowano sygnalizację świetlną czy progi zwalniające. Mamy tu szkołę, mamy tu Orlik. Te przejście jest ważne nie tylko dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla dzieci, które do tej szkoły uczęszczają. W sposób znaczący zwiększyło tutaj bezpieczeństwo. Za ponad 150 tysięcy złotych zbudowano m.in. przejście wyniesione, zamontowano sygnalizację świetlną, są też lampy hybrydowe. Na tym nie koniec, w planach są kolejne podobne inwestycje. W powiecie płockim mamy 722 km dróg, dlatego takich miejsc jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście sprawa rozbija się zwykle o środki finansowe i jak tutaj przedstawiciel wojewody mówił o tej krótkiej kordrze, to rzeczywiście tak jest. Ta sytuacja gospodarcza, która się obecnie w kraju wytworzyła, nie napawa optymizmem. Niemniej jednak w pracy zarządu, w pracy Rady Powiatu staramy się uwzględnić wszystkie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i na pewno takie działania w dalszym ciągu będą podejmowane na terenie powiatu płockiego. Wytypowane miejsca są często uczęszczane
zatrzymywane przez pieszych, w związku z czym władzom powiatu bardzo zależało na poprawie bezpieczeństwa. Ta inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców powiatu jest dla nas najważniejsza, ponieważ są to sprawy i tematy często zgłaszane przez naszych mieszkańców, że w tych newralgicznych punktach były potrzebne rozwiązania takie, które zwiększą ich bezpieczeństwo. Dlatego przy szkołach, przy sklepach, przy przystankach, czyli tam, gdzie jest ten wzmożony ruch, postanowiliśmy dzięki pozyskanej dotacji od wojewody wybudować takie bezpieczne rozwiązania. W sumie w ramach całego zadania Nowy Wygląd zyska kilkanaście przejść dla pieszych na terenie całego powiatu płockiego. Prace mają kosztować ponad 1 750 000 zł, z czego dofinansowanie to ponad 1 400 000 zł.